Wszystko zresztą, tak, wszystko zresztą jedno, oby na mecie się zgadzało. Za moment te wielkie emocje. Jeszcze raz przypomnijmy tylko tory. To będzie tylko 500 metrów, czyli cała pierwsza i pierwsze 100 metrów drugiej zmiany. Polki na szóstym, przed nimi Amerykanki, przed Amerykankami Ukrainki i Kanadyjki na najbardziej zewnętrznych. A u dołu Belgia, Holandia, Jamajka, Wielka Brytania. W Londynie Jamajki nie ukończyły biegu. Srebro dla Wielkiej Brytanii, złoto dla Stanów Zjednoczonych. Polki zdobyły brąz 3:25:41. Już biegnie Iga. Miała Katar. Martwiliśmy się o nią strasznie. Ruszyła jak z katapulty Amerykanka Phyllis Francis, która przed 2 laty była indywidualną mistrzynią świata na 400 metrów. U Brytyjek Zoo Clark goni Igę Baumgart-Witan. Patrzę, co się dzieje z Jamajkami. Jamajki są za Brytyjkami. Na czwartym torze na razie nie biegną jakoś nadzwyczajnie. Teraz Iga rozwija długość kroku. Rytm wspaniały. Wprawdzie Francis, USA, ucieka, ale Iga, myślę, biegnie fenomenalnie, wspaniale. Jesteśmy w okolicach drugiej pozycji. Marzymy o tej drugiej pozycji. Iga teraz poda pałeczkę Pati Wyciszkiewicz. Patrycja, weszłaś, powróciłaś do tej sztafety. Udowodnij, że ten powrót był dla tej sztafety doskonałą decyzją trenera Matucińskiego. Biegną Amerykanki, one w tej chwili prowadzą. Meg Lachlin, rewelacyjna, przecież tak pobiegła fenomenalnie w biegu na 400 metrów przez płotki. A tu Brytyjki, Williams, Jody Williams, ale bierze to wszystko na siebie Patty Wyciszkiewicz. Brytyjki, Jamajki są na czwartym miejscu i żeby były jak najdalej, bo na dwóch ostatnich zmianach mają bardzo mocne biegaczki. Amerykanki mają jakieś 8, może 10 metrów przewagi, ale Patrycja Wyciszkiewicz bierze, jak biegnie jak natchniona, jak wtedy w 2013 na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, kiedy zmierzyła wszystkie rywalki. Amerykanki, Polki, Brytyjki blisko, ale nie dają rady, bo Patrycja się odrywa. Za chwilę Małgosia przejmie tą pałeczkę od Patrycji. Małgosiu, a teraz spokojnie, ruszaj, ruszaj, a na ostatnich 200 metrach nie daj im żadnych szans. Po prostu pozbaw ich nadziei. Tam na drugiej, trzeciej zmianie Emily Diamond w sztafecie brytyjskiej. Ja już nawet nie mówię, kto biegnie u Amerykanek, bo to jest Dalila Muhammad. Wiadomo, wspaniała, rewelacyjna. Ruszyły w pościg Jamajki. Stefanie N. McPherson, ale mają dużą stratę. Zbliża się ta McPherson, tak się zbliża, że masz gęsią skórkę. Ale może jednak dużo straci sił na tej pogoni, bo trzeba wolno gonić, a ona trochę za szybko goni. Tymczasem Małgosia już rozpoczyna swoje drugie 200 metrów, a to drugie 200 metrów bywa piorunujące i chyba będzie piorunujące. Amerykanki daleko z przodu, ale Polki mają przewagę. Są drugie i za chwilę Justynka. Justyna Święty od Małgosi odbierze. Jamajki atakują Brytyjki i wychodzą na trzecie miejsce, ale spokojnie. Małgosia troszkę. Jamajki ją prawie doszły, ale prawie nie znaczy wszystko. Świetnie przekazały sobie pałeczkę teraz. Znakomicie Justyna wystrzeliła do przodu. Brytyjki, Jamajki za nimi. Justyna weźmie je teraz na plecy. Na chwilę da im nadzieję, bo nadzieja przez chwilę może być. Jamajka może nawet teraz wyprzedzi Justynę, ale to nic nie znaczy. Spokojnie, Justyna to wszystko wytrzyma. Proszę Państwa, pamiętają Państwo Berlin przed rokiem? Będzie dobrze. Nie traćmy nadziei. Amerykanki daleko z przodu, one będą mistrzyniami. Polki bronią się przed Brytyjkami i gonią Jamajki. Nie martwmy się, naprawdę Justyna jeszcze jest w stanie odpowiedzieć. Jamajka Sherika Jackson to jest oczywiście wielka biegaczka, ale czyż Justyna nie jest wspaniałą biegaczką? Tak się biega w Raciborzu, tak się biega w Katowicach, tak się biega w Polsce. Justyna do przodu! Musimy mieć srebro! Będziemy mieli! Justyna zdobywa ostatek sił i mamy srebro! Boże, jak my się cieszymy! Jaka one są wspaniałe! Wywalczyły to cudownie! Dała się wyprzedzić, żeby potem skontrować. Sebastian Chmara płacze. Wszyscy szalejemy, mamy upragniony srebrny medal. Niesamowita sprawa, niesamowita walka. Ależ to obliczyły, ależ to zrobiły. Patrzmy, jaki rekord Polski, bo ja w ciemno mówię, że to jest rekord Polski. 3:21:89. 3 sekundy prawie poprawiły rekord. Wiesz co, nogi nogami, ale głowa głową, bo tu głowa pobiegła. Mówiliśmy o tym, że najważniejsze w sporcie jest głowa. I to było tak mądre bieganie. Justyna zrobiła fenomenalnie to, co do niej należało. Wypuściła tą Jamajkę, a niech sobie biegnie, niech tam próbuje, niech szaleje.